Halo, halo, tu Gienek. Ale cat. Ale fajnie. Ale cat. Ale cat. Ale jazda. No cześć. Ale cat. Ale jazda. Uwaga. Ale cat. Zobaczymy, co będzie dalej. No cześć. Przyszliśmy właśnie po kolędzie do pana Jana. Szczęść Boże. Cześć Boże. Bardzo mi miło pana poznać. Mnie też. Czy mogę panu zadać kilka fajnych pytań? No bardzo cię proszę. Czy lubisz chodzić do kościoła? Bardzo lubię, co niedziela chodzę i każde święto i mam swoje miejsce takie sekretne w kościele i tam zawsze siedzę, jak nawet przyjdę troszeczkę później, bo się czasami spóźnię, ale to mnie tam współwyznaniowcy trzymają to miejsce. No rozumiem. Bardzo fajnie. No to trzeba się synchronizować zegarki. No trzeba. No właśnie. Nie zawsze w tym wieku człowiek ma siłę. Aha, to taka poważna... synchronizacji oczywiście. A co ci się najbardziej podoba w kościele? No wszystko. Najbardziej mi się podoba Ewangelia, bo jest bardzo mądra i pouczająca. No to świetnie. Ja też zawsze lubię chodzić do kościoła, bo tam są takie bardzo fajne Ewangelie właśnie. No. A mogę cię zapytać o inne rzeczy też? Proszę cię bardzo. Co lubisz jeść na kolację? U mnie z jedzeniem to jest kłopot i tragedia, bo ja bardzo nie lubię jadać. Ja się raczej zmuszam już do jedzenia. Ale tak bułkę z serkiem, tak, herbatkę, a czasami piwo się na kolację napiję. A lubisz spinak jeść? Kiedyś nie lubiłem, ale teraz bardzo lubię. Ja strasznie lubię spinak. No, spinak jest bardzo smaczny jest. Dużo żelaza ma. Mówią, że tak. A lubisz buracki z chrzanem? Z chrzanem tak. A bez chrzanu? Nie bardzo, bez chrzanu. No właśnie, a ja w ogóle nie lubię buracków, bo są czerwone. Tak, świkła się nazywa. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. No to bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś mi chwileczkę czasu, panie Janku. Opiekuj się dziećmi, Geniu. Bardzo dziękuję ci bardzo. Módl się za mnie, grzesznika. Dobrze, kochany. Dziękuję. Hej, hej.